Piękna historia, 20 lat Torusa w Polsce, piękne inwestycje, zarówno te kilkukompleksowe, bym wręcz powiedział, takie jak kompleks Alchemia, ale też i perełki w mieście, takie jak Oficyna czy Format. Czy to ostatnie zdanie Torusa, jeśli chodzi o rynek nieruchomości biurowych w Trójmieście? Zdecydowanie nie. Przymierzamy się do kolejnych inwestycji, które kończymy obecnie ich projektowanie i uzyskiwanie wszelkich niezbędnych pozwoleń, więc będziemy w niedługim czasie ogłaszali kolejne projekty. Format to nowe miejsce na rynku gdańskim. Jakbyś mógł powiedzieć ze trzy zdania na temat tego, kiedy startuje i kiedy spodziewacie się pierwszych najemców? Pozwolenie na użytkowanie otrzymaliśmy miesiąc temu i pierwsi najemcy wprowadzili się w zeszłym tygodniu. I myślę, że do końca roku zamkniemy cały projekt z sukcesem. Cały świat mówi o tym, żeby pójść w obiekty mixed use i wiemy, że w waszych planach jest wchodzenie do młodego miasta w Trójmieście. Co planujecie zrobić w tym młodym mieście? No to będzie taki rozszerzony projekt mixed use, ponieważ robimy go we współpracy z Eurostylem, który zajmuje się częścią mieszkaniową oraz rozwojem projektu Montownia, gdzie będzie bardzo rozbudowana część gastronomiczna. Natomiast my damy ten komponent biurowy i w ten sposób w połączeniu też z inwestycjami, które zrealizowało miasto, na przykład Europejskie Centrum Solidarności, będziemy mogli mówić o nowoczesnej, nowej dzielnicy w centrum Gdańska. Ja powiem szczerze, że mocno kibicuję temu młodemu miastu, bo to, jaki potencjał ma ta część Trójmiasta, spowoduje, że urośnie nam nie tyle nowa dzielnica biznesowa, co w ogóle taka właśnie typowa, z prawdziwego zdarzenia dzielnica mixed use. Dokładnie tak. My jesteśmy bardzo podekscytowani tym projektem, bo w chwili obecnej nie ma lepszego adresu w Gdańsku. Właściwie każdego mieszkańca, jeżeli zapytać o takie miejsce, które mu przychodzi na myśl, jeżeli mówimy Gdańsk, no to właśnie Plac Trzech Krzyży, tereny postoczniowe, blisko wody, blisko Starówki. Słuchaj, macie 20 lat za sobą. Widzę, że te kolejne 20 lat zapowiada się równie ekscytująco, czego wam oczywiście życzę. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.